Jak Państwo widzą, dzisiaj mamy zmieniony anturaż z tego względu, że jestem na uchodźstwie. Postanowiłem dzisiaj króciusieńko, może znowu nie za śmiesznie, ale muszą się Państwo przyzwyczaić do tego, że ja nie jestem jakimś bardzo śmiesznym człowiekiem, natomiast spostrzegawczym, co Państwo za chwilę udowodnię. Króciutki utwór, bardzo aktualny. Jak się wydaje, nasza lewica w końcu pojęła, że nie da rady sama przekroczyć progów wyborczych. Zaczyna wchodzić z PiS-em w układy. Włodzimierz, żółtym sweterkiem zwany, parę dni temu wyszedł przed szereg, wespół z prawicą zrobił geszefcik, choć nie pamiętam, czy miał sweterek. Teraz pan Adrian, lewus brodaty, wielki i rdzawy diabeł tasmański, rozsławia Orlen po całym necie i orlenowy hot dog wegański. To są naprawdę mądre zagrania. Panowie, niechże sojusz się ziści. Wiadomo przecież, że i tu, i tam prym wiodą głupcy i socjaliści. Przy PiS-ie zawsze coś tam wam skapnie. Lekkie kurestwo i marna sława. Kości ze stołu lepsze niż niebyt. Plus dług wdzięczności u Jarosława. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia. Do jutra. Pa.